Okej, okay, no więc co my tu mamy? Trustmaster S-Swap XR Pro Controller. Tak sobie wygląda pudełko. Zróbmy szybki unboxing. Okej, okay. Cyk. O, tak to wygląda. Tutaj mamy zabezpieczenie. Tutaj mamy papierologię. O, a tu kod na Game Pass. I tu mamy samego padzika. Wygląda tak trochę retro. Co mogę powiedzieć o plastikach? A tu mam jeszcze trochę folii. O, USB micro. Dlaczego nie USB-C? No come on. Ale zajebiście się go trzyma. Kompletnie inaczej niż Xboxowy czy od PlayStation 5. Tak dla porównania wielkość. Zobaczcie, wielkościowo moim zdaniem bardzo podobne są do siebie, nie? Co o tym powiecie? Tylko że w dłoni leży kompletnie inaczej ten padzik. Wow. Nie wiem nawet, czy on jest bezprzewodowy, czy nie jest bezprzewodowy. Będziemy musieli to sprawdzić. Tutaj są jakieś przełączniki, pewnie od triggerów, żeby mieć krótkie te, wiesz, triggery. I tu mamy jeszcze jakieś dodatkowe programowalne przyciski, a tutaj chyba do resetowania. A nie, to jest zaślepka od śrubek. Tutaj są takie zaślepki, widzicie? Co do wykonania, tak porównuję sobie plastik, tak wiesz, pod palcem jak się go czuje. I powiem ci, że jest spoko. Jest spoko, bardzo fajne jest to. Nie jest jakaś guma? Chyba jest jakaś guma, ale zobaczcie jaki ładny wzorek. Przyciski głupio się klikają. Tak. Tutaj znacznie lepiej chodzą. A tu nawet nie wiem, czy kliknąłem już, czy jeszcze nie. Znaczy mają taki bardzo króciutki skok. I ciężko jest zgadnąć, czy już kliknąłeś, czy jeszcze nie. Takie dziwne trochę. Super krzyżak. I też ma taki sam skok. I te przyciski też. Może to jakieś takie e-sportowe jest? Nie wiem. To jest edycja Forza Horizon 5. I co jest specjalnego w tym padzie, to fakt, że możemy zrobić swapa. Zobaczcie, możemy wyciągnąć wszystkie te rzeczy. O, to się ciężko wyciąga. I możemy zrobić sobie na przykład cyk. I sobie skręcać. To jest normalnie padzik ziomek z kierownicą. Tak, ja bym to dał tu może. Chociaż nie, bo w Forzie przecież się skręca tą gałką. I tu możemy sobie zrobić. Zobacz jak szybko w ogóle ty. Nie wiem, może muszę to czymś podważyć. Czekaj, bo myśmy nie zrobili unboxingu do końca. Może tu są jakieś schowane elementy. W ogóle padzik. Nie no, czuć jakby tu była jakaś bateria, więc może jest bezprzewodowy. Zobaczymy. I tu mamy kabelek. Szkoda, że USB mikro, nie? No bo teraz wszędzie USB-C mamy, ale tu jest dedykowany kabel, więc lepiej go nie zgubić. I spoko, że nie możemy go źle włożyć. Możemy go włożyć tylko w jednym kierunku. I o, trzyma się zajebiście. Spoko, a jak go wyciągnąć teraz? A, okej. Okay. Okej, okay, on tak sobie tam po prostu klika. Spoko. Racing wheel included. Wiesz co, ja nie widzę, żeby on był bezprzewodowy ziombel. Patrzę, czy czegoś nie ma jeszcze w opakowaniu. Czasami producenci lubią kryć jakieś rzeczy. W ogóle fajnie zrobione też opakowanie, takie przyjemne tutaj w dotyku, także padzik fajnie sobie leżał u mnie kilka miesięcy. Zajebiście się to swapuje w sumie, bo chcesz sobie pograć w inną grę, cyk. Nie musisz nic odkręcać, bo na przykład teraz sobie odkopałem takiego padzika, to jest od Astro, nazywa się Astro C40. Dawno go już nie używałem, ale używałem go dużo. No i on też może sobie zmieniać, można sobie zmieniać układ tych gałek, nie? Możesz sobie tutaj dać tą gałkę zamienić z tym na przykład, albo tą z tym, jak chcesz. Ale tu musisz odkręcać sobie te śrubki, nie? Na przykład tu mam drugi kontroler też od Astro, no i tu mam już inną konfigurację, nie? Też są gałki, ale już tu jest inny ten krzyżak. Więc to rozwiązanie z Trustmastera dużo bardziej mi się podoba. Zobaczcie, mogę sobie normalnie trzymać w ten sposób za gałkę i ona sama nie wypadnie, nie? Nie jest tak, że to lata gdzieś tam. To jest takie magnetyczne, że samo wskakuje. Tu jest, widzicie, w środku magnes. I robimy tak. I się samo robi. A jak trzymam za to, to się nic złego nie dzieje, więc jest zajebiście. Muszę tylko uważać, żeby nie zgubić
którejś z tych gałek. Widzę, że te dwie gałki chyba są takie same, nie? Zdaje się, że tak. Okej, okay, no to co? Bierzemy to do testów. Apkę do kontrolera pobieramy bezpośrednio z Windows Store. Tak sobie wygląda ta stronka, a apka wygląda sobie tak. No i już możemy sobie w aplikacji sterować. Tak, tutaj możemy nawet sobie, o, tutaj z tyłu mi się, no, mam te przyciski do sterowania i coś mi się tutaj przełączyło. Rollback, aha, to jest przywracanie. Bardzo prosty interfejs, ale chyba nie potrzeba tu nic więcej, nie? No bo co tu więcej ustawiać? Podejrzewam, że konfiguracja do tego pada będzie tutaj w Forzie też. Okej, faktycznie można skręcać. Myślę, że ten widok, który mamy teraz, jest optymalny do tego, żeby używać tego kontrolera w ten sposób. Widzicie dobrze, co tutaj skręcam kierownicą i w grze on się skręca tym samochodem, nie? A czy możemy na przykład... Właśnie, bo zastanawiam się nad jedną rzeczą. Skoro kręcimy tutaj w ten sposób, to możemy tak trochę poudawać, jakbyśmy jechali na kierownicy. Jak ktoś sobie tak jeździ w grze dowolnej, nie? To od razu widać, kto gra na padzie, a kto gra na kierce. Wiesz, ci ludzie, co używają padów, to skręcają tak gwałtownie, nie? A ci, co jeżdżą na kierownicach, to skręcają raczej tak gładko i gładko się poruszają, prawda? Wezmę sobie od razu jakiś może samochód do driftu. Chodźmy sobie ustawienie symulacyjne, zaraz, no zobaczymy, co to będzie. Tak, byłem sceptycznie nastawiony do tego kontrolera, bo no to jednak nie jest kierownica, ale czy mając coś takiego można się pobawić? Bo może ktoś nie chce sobie, wiesz, instalować jakiegoś tam... jakiejś tam wielkiej kierownicy, nie? Czy można tym sterować bardziej, lepiej, precyzyjniej niż taką zwykłą gałką, tak się zastanawiam. Musiałbym chyba tak, wiesz, kilkanaście godzin pojeździć co najmniej, nie? Żeby to stwierdzić. Akurat ten kciuk, którym steruję tym, tą kierowniczką, dzisiaj przywaliła mi kierownica, jak grałem w Bimenji Drive w niego i mam, no, słabe wyczucie. Na pewno nie będziemy musieli tyle ruchów rękami wykonać, żeby kontrolować jak na kierownicy. Okej, trzeba się do tego przyzwyczaić, na pewno. Zakres ruchu niż gałką jest na pewno sporo większy. Sporo większy, nie? No bo gałką co możemy zrobić? Gałką to tylko tak, cyk i cyk, nie? A tutaj jednak sobie obracamy, zobaczcie. Cyk, 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 nie? I też mamy jakąś tutaj martwą strefę, a tutaj jednak jest od razu ten skręt i mamy taką sprężynę centrującą. Zobaczmy, jak to wygląda z kokpitu. Cyk. To idealnie pasuje do Forzy, teraz tak patrzę, bo... bo w Fordzie się ta kierownica skręca właśnie o tyle stopni, co na tym padzie. Co do martwej strefy, to zobaczcie, jest. Jest tutaj delikatna martwa strefa, nie? A nawet bym powiedział, że spora. Może uda się ją jakoś zniwelować w sterowniku. Center, tu możemy zmniejszyć, tutaj jest. Tutaj było w sterowniku ustawione 3% martwej strefy wewnątrz i zobaczmy. Na pewno się zmniejszyła, a teraz zobaczmy, czy tutaj mamy w grze jeszcze jakąś martwą strefę ustawioną. Więc tak, tutaj jest martwa strefa, jeszcze 4% ustawione, więc to sobie... To jest kierownica tak naprawdę, więc liniowość sterowania 40. Tutaj dałem sobie mniej tą liniowość sterowania, bo wtedy mamy taką większą precyzję na padzie. Lepiej mi się jeździ. Dobra, zapisujemy to. No i zobaczmy teraz. O, teraz jest, to dalej jest taki luzik na środku, jest. Już żeśmy te martwe strefy powyłączali i w sterowniku, i w grze. Ale, no, powiem ci. Teraz zobaczmy, czyli tak, usunęliśmy martwe strefy, no bo tutaj one nas nie interesują. Nie będziemy mieli driftowania tych gałek, nie? Wiecie, że jak gałka jest na środku, zwłaszcza jak nie mamy gałek z efektem hala, no to wtedy
No to wtedy one mogą nam driftować, tak, wiesz, jeździć na lewo i prawo, zwłaszcza w takich zużytych kontrolerach, nie? Teraz żeśmy tą martwą strefę sobie zniwelowali. Najlepszym testem dla każdej kierownicy jest właśnie driftowanie. Ale zaraz przetestujemy sobie samą jazdę i pójdziemy na wyścig. Okej, i zobaczmy na przykład tutaj. Wow! Ale tak jak patrzę na samochód i w jaki sposób skręcają mu się koła, to jeszcze ten zakres ruchów tej małej kierowniczki jest za mały, żeby faktycznie zimitować to, co musimy zrobić z kierownicą, bo jednak kierownicą musimy wykonać znacznie więcej obrotów. To jest oczywiste, nie? Nie wymagamy od tego, żeby tutaj było, wiesz, 900 stopni obrotu na takim małym padzie, ale nie jestem pewny, właśnie zastanawiam się, czy jest jakiś taki sens kupowania czegoś takiego zamiast takiego zwykłego pada, nie? Którym po prostu będziemy sobie sterować. Odriftowanie jest dziwne, tutaj ciężko mi pokazać, ale to niekoniecznie jest wina tego kontrolera, tylko po prostu musiałbym podriftować parę godzin, żeby faktycznie się przyzwyczaić do tego skręcania. Ale jest potencjał, żeby tutaj delikatnie sobie tym manewrować, wiesz? Myślę, że dałoby radę. Można jeszcze coś innego zrobić, bo teraz mam tryb symulacyjny ustawiony, więc mamy taki skręt 1:1 jak na kierowniczce teoretycznie, ale możemy jeszcze spróbować ten tryb standardowy. Myślę, że będzie właśnie gorszy do tego. Bo tryb standardowy sterowania jest to po prostu, są te ruchy w samochodzie takie wygładzone jak dla pada. Ale ponieważ mamy mały ten zakres ruchów tą kierowniczką, to on i tak w porównaniu do zwykłej kierownicy jest gwałtowny. Więc wydaje mi się, że lepiej zostawić jest właśnie ten normalny tryb sterowania. A włączyć sobie symulacyjny, jak już się trochę podszkolisz w tej jeździe. I kurde, teraz chciałem skręcić w drugą stronę, kierownicą musiałem odwrotnie skręcać i mi nie wyszło. O. Chyba najlepszy drift, znaczy no, najlepszy drift, jaki zrobiłem do tej pory. Okej. No, wygląda to dobrze. A teraz weźmy sobie jakiś normalny samochód i spróbujmy tak zwyczajnie pojeździć. No tutaj ten widok z kokpitu dla takiego sprzętu ma sporo sensu. Bo kurczę, skręcanie jest 1:1. Ale tutaj bym wybrał sobie właśnie już ten tryb symulacyjny, bo nie potrzebuję tego wygładzenia ruchów mojej kierownicy, nie? Jaki daje nam tryb standardowy dla padów. Tylko chciałbym, żeby to było takie bardziej 1:1. Chociaż i tak wydaje mi się, że gra traktuje ten kontroler i tą jego kierowniczkę jako po prostu gałkę, nie? Często osoby mnie się pytają, jak tam skonfigurować w Forzie kierownicę Seaborg jakąś tam, która nie ma force feedbacku pod to, żeby driftować. No i bez force feedbacku nie da się driftować na kierownicy. Jak nie masz force feedbacku, to w ogóle nie interesuj się kupnem żadnej kierownicy. I ten pad jest właśnie taką kierownicą bez force feedbacku. Tutaj mamy tylko tą sprężynę centrującą. I gra traktuje ten kontroler dokładnie tak jak te tańsze kierownice. Jak jestem w stanie sobie jakoś tam kontrolować, to jest ważne. Myślę, że na pewno gram gorzej, jakbym grał na zwykłej gałce. Ale czy daje to frajdę, takie skręcanie? No bo to jest najważniejsze, nie? No po to kupujemy taki kontroler z wbudowaną kierownicą. Nie chcemy kupować jakiejś ogromnej kierownicy, wiesz, robić z całego stanowiska od tego. Bo chcemy mieć, powiedzmy, jakąś tam część tych wrażeń ze skręcania, ale w takim małym pakiecie, nie? Też jest spoko. Stajemy sobie w miejscu, skręcamy, nie? I ruchy tej kierowniczki w grze są niemal identycznie zsynchronizowane z tym, co się dzieje. Z tym, że nie patrzcie teraz na kierownicę tutaj, tylko patrzcie na steering, czyli tutaj mamy, nie? Na to musicie patrzeć. Tak jak skręcamy kierownicą, to prawie 1:1.
mamy, nie? I teraz mamy to cały czas to ustawienie symulacyjne, tak? Symulacja, nie standardowe. Na standardowym to wygładzenie jest jeszcze większe, które zaraz zobaczycie. Ale jak jedziemy sobie już z jakąś tam prędkością, załóżmy 100 km na godzinę. Jedziemy. A pojedźmy sobie za te zakręty. I zobacz, teraz skręcam maksymalnie kierowniczką lewo-prawo i obserwuj, co się dzieje z tą statystyką steering. Zobacz. Widzisz? Gra nie pozwala ci skręcić maksymalnie lewo-prawo. Nawet nie pozwala ci trochę skręcić. Nie? Nie pozwala ci do połowy skręcić, mimo że masz skręt na maksa już, nie? Na tym padziczku. Widzisz? A jak to wygląda w kierownicy? Już wam pokazuję, więc bierzemy sobie kierownicę do ręki. Mam tutaj 900 stopni obrotu. I też się rozpędzamy do jakichś tam, może najpierw staniemy, tak jak wcześniej, nie? Czyli stajemy sobie i zobacz, skręcam kierownicą lewo-prawo i tam na steering też nam się skręca dokładnie, zobacz. Dokładnie w takim położeniu jest tam, gdzie sobie skręcimy, nie? Teraz zobacz, co się dzieje przy wyższej prędkości. I mamy 100 km na godzinę i zobacz. Tak? Nie ma żadnych oporów przed tym, żebyś skręcił sobie na maksa. Gra w żaden sposób nie blokuje kierownicy, nawet jak jedziesz szybciej, nie? Nie ma żadnego wygładzenia ani niczego takiego. Gra traktuje ten kontroler i tą na nim kierowniczkę jak zwykłą gałkę, nie? Widzicie teraz. Skręcam do maksa lewo, prawo i gra nie pozwala ci skręcić do maksa, nawet jakbyś chciał. I to jest ta właśnie główna różnica między tym padem a kierownicą. No i teraz tak, mamy ten... Co my właściwie mamy, kupując taki kontroler i mając tą kierownicę? No, jedyne co mamy tak naprawdę to nieco większą kontrolę nad autem? Może nawet nie większą kontrolę. Po prostu większy zakres regulacji tego skrętu, nie? Mamy taki ten skręt płynniejszy, bym powiedział. Ale znowu, gra i tak to wszystko wygładza. Nawet jak mamy to ustawienie symulacyjne w grze, nie? To gra i tak wykrywa, że to jest ten kontroler i ustawia ci takie skręcanie, jakbyś grał na gałce. I tak wszyscy w Fordzie to skręcają tą gałką, wiesz, tak lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Mało kto próbuje tą gałką jakąś tam delikatnie skręcić czy coś, nie? Tak wiesz, tak delikatnie, delikatnie. Tylko każdy wali lewo, prawo, lewo, prawo. I twórcy Fordzy o tym wiedzą. I oni stworzyli tę grę w taki sposób, żeby każdy w niej mógł się dobrze bawić. Ale to sprawia, że taki sprzęt, taka kierowniczka na padzie jest po prostu... To chyba działa bardziej na wyobraźnię, wydaje mi się. Jest to taki, jak to mówią po angielsku, gimmick. Sztuka dla sztuki trochę. I należy to traktować bardziej jako taki po prostu ciekawy gadżet. Mi się akurat podoba, bo chciałbym podłączyć sobie do Rogue Ally taką kierowniczkę i sobie nią skręcać, nie? Ale na przykład jak jedziesz bardzo powoli, chcesz sobie zaparkować, załóżmy, że tutaj sobie parkujemy i zobacz, i sobie powoli tutaj wjeżdżasz i możesz zaparkować, nie? Więc jak chcemy sobie pograć tak realistycznie, to oczywiście możemy to zrobić. I cyki sobie wyjeżdżamy, no i wtedy ta kierownica robi robotę, nie? Wtedy to ma sens. Jest taki delikatny dead zone w środku, wiadomo. Nie, i to przy takiej powolnej jeździe to ma sens. Głupio w ogóle, że nie można całkowicie tego wygładzenia w Fordzie wyłączyć, nie? Ale sprawdźmy jeszcze w innej grze, w której nie ma tego wygładzenia, jak to wygląda. No i tu już się dzieją ciekawe rzeczy. Zobacz. Skręcam sobie na padzie kierownicą. I oczywiście tutaj mamy kąt skrętu taki potężny, nie? W ETS-ie, więc ta precyzja skręcania tutaj będzie no mocno wątpliwa. Właśnie. Spróbujmy tak delikatnie. No powiem ci. Nie mamy teraz tego wygładzenia, bo Euro Truck Simulator też ma wygładzenie dla kontrolerów, dla padów, nie? I można skręcać, ale zobaczcie, na środku mam taką też całkiem sporą martwą strefę. Ona może nie jest teraz widoczna na nagraniu, ale jest przeze mnie wyczuwalna na pewno. I teraz możemy sobie tutaj w grze ustawić. Okej, okay. No i teraz mamy ustawione 180 stopni.
w grze i 180 na kierownicy. No i teraz zobaczcie, dzieją się ciekawe rzeczy. Teraz nagle mamy tą kierowniczkę zsynchronizowaną z ruchami kierownicy w Eurotrucku. I tutaj nie ma właśnie żadnego wygładzenia ruchu w tej kierownicy, nie? Tak jak mieliśmy to w Fordzie. Więc tutaj mamy ten ruch tej kierowniczki jeden do jednego, tak jakbyśmy używali faktycznie kierownicy, ale zobacz, jak wygląda to prowadzenie. To prowadzenie też by wyglądało tak beznadziejnie w Forzie Horizon 5, gdyby tam nie było tego wygładzenia dla kontrolerów, nie? Ponieważ tam to jest, to przy wyższych prędkościach możesz sobie precyzyjnie sterować, a przy niższych prędkościach na tym kontrolerze, no właśnie zastanawiam się. Zobaczcie, jak to wygląda z zewnątrz. Gdzie jedzie ciężarówką? Z zewnątrz nie będzie wyglądać, myślę, że aż tak źle. Się buja, nie? Ja tylko delikatnie, widzicie, że delikatnie tutaj skręcam, prawda? Więc widzicie tutaj problem, nie? Mamy po prostu też za mało obrotu, żeby to mogła być kierownica. To jest po prostu większy zakres ruchu gałką. A teraz zobaczmy sobie jeszcze na chwilę na gałkę. Zrobimy sobie S-swap. Gałką nie jestem w stanie tak precyzyjnie już skręcać jak tamtym. Mam dużo więcej luzu w okolicach środka i nie jest to tak precyzyjne. To nie ma akurat znaczenia, że na tym padzie mam tą gałkę, bo w każdej gałce jest dokładnie tak samo. Tak? I mogę sobie robić ten maksymalny skręt w prawo, lewo dużo szybciej, ale tutaj w okolicy środka nie ma takiej precyzji jak w przypadku tej małej kierowniczki. Więc, o widzisz, teraz mogę sobie tak delikatnie, cyk. I kierownica jest dokładnie w tym miejscu, jak mam skręcone. No teraz spróbujmy sobie normalnie pojeździć. Na przykład tutaj mamy taki łuk. Przejdźmy sobie ciężarówkę, cyk. Tak, ale podejrzewam, że po dłuższej jeździe to kciuk będzie bolał, żeby... Tutaj naprawdę o pół milimetra robię skręt. I wiesz, też można sobie tu wygładzenie ustawić, nie? Tak, żeby była większa precyzja, ale chcę wam pokazać jeden do jednego. Dobra. Nie spodziewałem się tutaj rewolucji i rewelacji tego, że zastąpi mi moją kierownicę, czy tam czyjąkolwiek, ale no jest to ciekawe. Na pewno taki fajny gadżet, wydaje mi się. A ja was zapraszam na kolejny odcinek z ludzkich rzeczy, o, bo to jest testowanie sprzętu. Ale chciałem powiedzieć Forza czy Eurotruck, o to mi chodziło. No i zapraszam was na kolejne odcineczki. Trzymajcie się. Cześć.